Proszę Państwa, rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 1222. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z artykułem, z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1210 minął termin zgłaszania autopoprawek. Dlaczego tu jest? Hej. Dobrze, w porządku. Minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości, druk nr 1222. Tam zostały wprowadzone poprawki pani radnej Magdaleny Basary. Tak? Dobrze. Czy ja bym mogła prosić uchwałodawczynię o... Już straciłam kontakt, które wpłynęły, a które nie wpłynęły, więc pani radna Basara nam przedstawi sprawę. Ja już mówiłam, proszę Państwa, że poprawka numer 1 i numer 2, która stwierdzała zastrzeżenia do deklaracji, te dwie poprawki zostały wycofane. W miejsce tego weszły poprawki z nowymi postacią deklaracji DBDM i DW. One może nie są idealne, ale umożliwiają wprowadzenie różnych częstotliwości, czyli deklaracji dla niebieskich i żółtych pojemników dla pojemności najczęściej używanych. Natomiast mam nadzieję, że kiedy będziemy pewnie za rok uchwalać nowe druki, że one się już uporządkują i będą klarowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Pan Pietrus, tak, bardzo proszę. Tak. Pan Włodzimierz Pietrus. Nie mam podpowiedzi i w jaki sposób mam wiedzieć, że Pan się zgłosił? Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni i Państwo. Ja mam takie pytanie. Projekt nie. To jest wystąpienie Pana Radnego Pietrusa. Projekt uchwały, jak pisze w paragrafie 5, wchodzi w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z tym mam pytanie, kiedy teoretycznie wejdzie w życie projekt tej uchwały? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie, termin składania deklaracji 30 kwietnia. W związku z tym mam pytanie, kto skorzysta z tego projektu uchwały? To znaczy, kogo obejmie ten projekt uchwały? Skoro mamy teoretycznie 24, tylko teoretycznie, bo to może być równie dobrze 29, a może po 30. A 30 termin graniczny złożenia deklaracji. Więc prosiłem o odpowiedź, kogo obejmie ten projekt. Kolejne pytanie. Jeżeli ktoś już złożył, a już jest dużo podmiotów, które złożyły już deklarację, co taki podmiot może zrobić w związku z pojawieniem się tej deklaracji? To znaczy, czy ma prawo do złożenia deklaracji korekty wynikającej z tego projektu uchwały? I teraz, ponieważ ten projekt uchwały już był przez pana przewodniczącego stawowego wstępnie referowany, zrozumiałem z tego, że on dotyczy w szczególności przedsiębiorców, którzy mają zawyżone ilości pojemników, które mają ewentualnie, od których mają ewentualnie ponieść opłatę. I mało tego, jest kalkulator, który w pewien sposób ich, oni czują, że ich oszukuje, powiedzmy zawyża, i dlatego ten kalkulator ma być wyciągnięty poza projekt, poza obligatoryjność, jest po prostu fakultatywny. W związku z tym mam pytanie, jak to się ma do intencji ustawy, która mówi, że skończymy z wywozem śmieci do lasu i porzucania w różnych innych dziwnych miejscach, ewentualnie podrzucaniu sąsiadom, ponieważ wszystko jakby kosztuje, bo według mnie ten projekt uchwały w tym kierunku idzie. Przedsiębiorcy wyjdzie dwa, on sobie wpisze jeden, a ten jeden wywiezie gdzieś, nie wiem gdzie, bo system wszystkich niby obejmuje, a konsekwencji będzie tak, że przedsiębiorca połowę zapłaci, teoretycznie połowę, natomiast resztę zapłaci mieszkaniec Krakowa. W związku z tym mam pytanie, dlaczego mieszkaniec Krakowa po raz kolejny
ma zapłacić za kogoś innego. Już płaci za turystów, już płaci w pewien sposób za studentów i teraz ma jeszcze zapłacić za przedsiębiorców, którzy, no ja rozumiem, że też mają trudną sytuację, ale inaczej ja rozumiem, że jest zły kalkulator. Jeżeli zły kalkulator jest, to należy zmienić kalkulator, a nie robić jakąś furtkę dla przedsiębiorców, nie wiem, którzy teoretycznie zdążą złożyć tą deklarację. Dziękuję. Dziękuję panu radny Grzegorz Sowa był przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to nie jest furtka dla przedsiębiorców, to jest zapis, który dotyczy wszystkich tych, podkreślam, wszystkich tych, którzy będą w metodzie pojemnikowej, a więc również mieszkańców, którzy zamieszkują wspólnoty, spółdzielnie lub są zarządzani przez firmy zarządzające nieruchomościami, a mają lokale usługowe. Dotyczy wszystkich. To nie tylko, to jest przykład znaleziony przez place targowe, jako pokazany przez nich, prawda, unaoczniony. Natomiast on będzie dotyczył również dziesiątek tysięcy mieszkańców wszystkich spółdzielni, wspólnot, tych z lokalami usługowymi rozliczanych w metodzie pojemnikowej, więc to dotyczy wszystkich. Znaczy, my nie mamy w uchwałach wpływu na współczynniki przyjęte przez MPO. Po prostu ich nie ma w uchwale, tak? A nie możemy sami sobie przyjąć współczynnika. W związku z tym, no to jest próba rozwiązania problemu. No, jak wiemy doskonale, wszyscy trochę poruszamy się po gruncie nieznanym, bo to jest coś nowego. Jeżeli ten system będzie niewydolnym, to będziemy musieli to zmieniać. No, na razie wychodzi na to, że pomimo znalezienia rozwiązania i dzięki innemu kodowi odpadów wytwarzanych na placach targowych i wprowadzeniu osobnej, specjalnej stawki dla placów targowych, która miała spowodować podwyżkę, ale liczoną w dziesiątkach procentach, a nie w setkach, okazuje się, że dalej ta podwyżka wynosi 400 do 500% właśnie w wyniku tego przelicznika. Ja oczywiście można przyjąć założenie, że zarządcy placów targowych oszukują radnych co do przeliczenia tych odpadów, no ale jeżeli na spotkaniu jest kilkunastu szefów placów targowych i ten sam problem występuje wśród wszystkich i wychodzi nam w czasie przeliczenia na kalkulatorze, czyli na tej deklaracji, no to zakładamy, że to jest problem ogólny, tak? No, można oczywiście przyjąć złą wolę, ale zakładam, że raczej chronią swoje interesy przed nadmierną podwyżką. Oni wszyscy mają świadomość, że nowy system gospodarki odpadami spowoduje, że jest wzrost opłaty za śmieci, że niezależnie od tego, czy one są prasowane, czy są w pojemnikach 1,1 litra, nie zmienia to faktu, 1,1 metra sześciennego, przepraszam, nie zmienia to faktu, że pomimo specjalnych stawek, dalej ta podwyżka jest bardzo wysoka. No i to jest jedno z rozwiązań. Jeżeli się uda, to rozwiązujemy problem globalnie. Nie tylko przedsiębiorcom, nie tylko placom, ale również dziesiątkom tysięcy mieszkańców. Jeżeli się nie uda, no to będziemy szukać dalej. No może ktoś ma lepszy pomysł, no to ja będę bardzo wdzięczny za jego podpowiedzenie. Dziękuję. Pan Marcin, bardzo proszę. Pan Marcin. Uczyłam się połowa. Jeszcze pytanie jest takie, czy mamy opinię prezydenta w tej sprawie? Jeszcze raz proszę zadać. Czy mamy opinię prezydenta do tego projektu? Czy mamy opinię prezydenta do druku 1222? O to panu chodzi, tak? Tak, jeśli mamy, to chcielibyśmy poznać to stanowisko. Czy w imieniu pana prezydenta pan prezes mógłby się wypowiedzieć? Bardzo proszę. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytanie pan ma? Tak? Marcin wróci. Mówimy o druku 1222. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Więc jeżeli chodzi o druk 1222, to można tak powiedzieć, że w pełni podzielamy wszystkie głosy, które mówią, że i wyrażają zatroskanie o to, jak ten system będzie wyglądał w nowej rzeczywistości, ponieważ jak wielokrotnie podkreślałem, wszyscy musimy się nauczyć nowego systemu i on jako pewne nowum wchodzi i pewne rzeczy są nieznane. Mówiliśmy o tym, że przerasta ilość
zawartość odpadów o około 20%, to już pokazuje, jak te zmiany mogą być dynamiczne i niespodziewane, ponieważ też nie do końca wiadomo, w której grupie te zwiększenia w szczególności się ujawnią. Można mieć, snuć pewne przypuszczenia, ale jak wiadomo, wszystko zostanie zweryfikowane przez życie, w związku z tym również wysokość kosztów i różne inne rzeczy z tym związane mogą ulec zmianie. W związku z tym, jeżeli chodzi o ten kalkulator, o czym tutaj w szczególności dyskutujemy, to oczywiście myśmy tutaj zawsze podkreślali, że on ma rolę tylko informacyjną i nie jest to rzecz, która narzuca konieczność rozliczenia ściśle z tymi parametrami, które są zapisane w regulaminie, bo jest to wielkość uśredniona, która w wielu przypadkach może wyglądać trochę inaczej, czy nieraz nawet zasadniczo inaczej. Tym niemniej, w związku z tym, że wzbudziło to liczne niepokoje, to uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście to wprowadzić, żeby jednoznacznie przeciąć w sumie niepotrzebne dyskusje, czy to, żeby związane z tym, że regulamin stwarza jakieś zagrożenia dla poszczególnej grupy mieszkańców Krakowa. W związku z tym opinia w tej sprawie jest pozytywna, żeby jakby zapisać to, że jest to tylko fakultatywna część. Dziękuję. Panie Marcinie, pan jeszcze chciał zabrać głos, tak? Odpowiedzi wydaje mi się, że albo nie usłyszałem, albo nie zrozumiałem. Dobra, otwarcie. Natomiast było też pytanie radnego Pietrusa na temat korekt do deklaracji. Przecież to będzie bardzo duże zamieszanie za chwileczkę. Jak my skorygujemy te dane, które już wpłynęły? Kiedy? Z jakim efektem? Już abstrahuję od tego, żeby przecież rozszczelniacie ten system. Po to była ustawa, po to jest dyrektywa i po to była ustawa, żeby system uszczelnić, a nie rozszczelnić, reagując na doraźne zapotrzebowanie przedsiębiorców, z którymi się spotykacie albo w innym trybie przyjmujecie. Ich wstępne deklaracje co do ilości, rozumiem, wytwarzanych odpadów, które wiarygodność tych oświadczeń no, pozwala nam sobie delikatnie poddać pod wątpliwość. Proszę pan radny Stawowy, czy mógłby ktoś zamknąć okno, ponieważ cały czas to okno tutaj jest otwarte? Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli przyjmiemy, że rozmówcy radnych na spotkaniach, na których jest 120 czy 150 zarządców nieruchomości, ich deklaracje są fałszywe, to po co się z nimi spotykać? To niech Rada w swojej światłości uchwali najjaśniejsze prawo i niech ono będzie jaśnie oświecone dla wszystkich, będzie wtedy władza absolutna. Była jakaś monarchia absolutna, na wszystko wiedziała, co jest najlepsze. Możemy do tego wrócić. To się w historii zdarzyło, sprawdziło się średnio na jeża, ale było. Panie Marcinie, szanowni państwo, sytuacja jest dość prosta. To nie jest tak, że tą zmianą ten kalkulator jest wyrzucany. On nadal będzie w tej deklaracji. Jeżeli się okaże, że rozbieżności są duże, no to tego jest zarządca systemu, który nas będzie kosztował bodajże 9 czy 10 milionów rocznie jego utrzymanie, żeby on to weryfikował. To zarządca systemu ma prawo powiedzieć, dany podmiot wytwarza za dużo odpadów, w związku z tym potrzebuje więcej śmietników, więcej pojemników, albo liczba pojemników jest zamówiona za dużo i można ją zmniejszyć. Przecież od tego jest jakaś grupa ludzi, która ma to nadzorować. Nie można przyjąć założenia, że na tej sali, na tym spotkaniu, o którym mówię, pełnej, przy wypełnianej deklaracji, wszyscy deklarują, że jest problem, że dane z deklaracji się mają nijak do ilości wytwarzanych odpadów, a jeżeli ktoś jest prezesem spółdzielni, przez, nie wiem, 10-15 lat, to mniej więcej kontroluje tą liczbę, bo opłaci za te śmieci i nagle mu wychodzi 3 razy więcej śmieci. Ja wiem, że spółdzielnia się zmieniają liczby mieszkańców. No, na Czyżynach w ciągu 10 lat liczba mieszkańców spadła o 15% spółdzielni mieszkaniowej Czyżyny. Ale to nie zmienia faktu, że oni cały czas jednak wiedzą mniej więcej, ile mają wytwarzanych śmieci. Teraz przy tym przeliczniku, przy tych współczynnikach, które wychodziły z deklaracji, te śmieci są tworzone jak w ilości znacznie większej, a liczba mieszkańców jest stała, przynajmniej w ciągu tego miesiąca. To po pierwsze. Znaczy, i to jest w związku z powyższym, my proponujemy przeniesienie do części fakultatywnej, nie wykreślenie. Czyli to cały czas zostaje, można to zweryfikować, można sprawdzić, po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o terminy. Oczywiście, no, gdyby się dało to w marcu, gdybyśmy to w marcu zauważyli ten błąd, no to pewnie byśmy to od razu zmieniali. Też czytaliście te uchwały, prawda? Nie tylko radni Platformy czy sali, radni PiSu też czytali te uchwały, też się tego nie zauważyli. No, mamy problem, staramy się go rozwiązać. Jeśli chodzi o deklaracje spóźnione czy mało czasu. Prawda, będzie mało czasu, ale deklarację można zmienić.
Przecież one, przecież tam są możliwości zmian deklaracji, tak? Zresztą ten problem został zasygnalizowany przez przedsiębiorców i właśnie przez prezesów spółdzielni, którym wychodziły niebotyczne liczby śmieci, które oni rzekomo wyprodukują. Stąd są te zmiany. Jeżeli się okaże, że oni już dzisiaj wiedzą o tym, że jest problem, no to czekają na uchwałę korygującą i skorygują deklaracje, które złożyli, albo poczekają do ostatnich dni kwietnia i złożą je w terminie. I problemu nie będzie. Ad vocem to są 2 minuty. Zakładając, że pani przewodnicząca i szanowni państwo, zakładając, że mówimy tylko o zarządcach nieruchomości, tak? O spółdzielniach, które w zasadzie nie będą miały możliwości wywożenia tych odpadów na wysypisko czy spalania w piecach. Nie mówimy teraz o przedsiębiorstwach w postaci powiedzmy tandety, tak? Bo tam to jest naprawdę duży problem i to sygnalizujemy. To doprowadzimy tym zapisem, być może, i tutaj przed tym przestrzegamy i sygnalizujemy, że taka się może pojawić sytuacja, do neapolu, bo dzisiaj w związku ze stawkami, które uchwaliliście, przegłosowaliście większością, rzeczywiście te podwyżki są tak duże, że zarządcy, prezesi spółdzielni starają się szukać sposobów oszczędności już teraz na deklarację. I mogą zadeklarować, przepraszam, no wcale im się nie dziwię, minimalne możliwe ilości odpadów. Idę o zakład, że będziemy mieli mnóstwo przepełnionych pojemników i altan śmietnikowych w lipcu i sierpniu. Czy pan prezes zechciałby zabrać głos może tutaj w tej mniejszej sprawie, bo tu się zaczyna taka dyskusja między radnymi, a pan prezes myślę, że wniesie jakiś element. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, więc jeżeli chodzi o to, to ja oczywiście mogę w pełni podtrzymać to, co też wielokrotnie deklarowałem. Po to zostaliśmy powołani jako zarządca systemu, żeby weryfikować wszystkie dane, które do nas napływają. Jesteśmy firmą, która w tym zakresie ma na pewno doświadczenie i rzeczywiście to, co różni stary system od nowego, akurat w sensie pozytywnym, to jest to, że obecnie gmina czy jednostka działająca w jej imieniu będzie miała prawo wydawać decyzje, nazwijmy to, zmieniające. Czyli jeżeli ktoś zadeklaruje, nawet jeżeli w pierwszej chwili uwierzymy temu komuś, to później mamy prawo po zweryfikowaniu uznać, że tam odpadów jest więcej, wydać decyzję, na podstawie której będzie odbierane więcej odpadów. To jest ta zasadnicza zmiana. Nie będzie to oczywiście takie proste i oczywiste, bo na pewno ci, którzy akurat złożyli deklarację w złej wierze, a nie przez pomyłkę, bo przecież takie rzeczy też się mogą zdarzać, to będą dążyć do tego, żeby obronić tą swoją tezę, że mają odpadów mniej. Ale po to jesteśmy, żeby w tej materii zajmować stanowisko i na pewno będziemy konsekwentni, bo nie chodzi o to, żeby przerzucać koszty od jednej grupy do drugiej, tylko żeby wszyscy ponosili opłaty zgodnie z zasadami. Oczywiście w zakresie przedsiębiorców akurat tu jest szczególna sytuacja. Pamiętajmy, że i dlatego tutaj też mówiliśmy, że są to dane absolutnie, ten kalkulator szacunkowy, ponieważ ustawa jednoznacznie określa, że przedsiębiorca czy nieruchomości niezamieszkałe płacą od faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Więc tak czy owak my nie mamy możliwości jakimś wskaźnikiem naliczenia tej grupie, bo to byłoby niezgodne z prawem. W związku z tym od początku to był tylko szacunek. My możemy obciążyć tą grupę tylko za faktycznie wytworzone odpady, a nie za to, co byśmy chcieli obciążyć. W związku z tym nasza weryfikacja będzie polegała tylko na tym, żeby te grupy, które są obciążone za faktycznie ilość wytworzonych odpadów, rzeczywiście zapłaciła za swoje odpady. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o to, czy i jak te deklaracje będą respektowane. Po pierwsze, te deklaracje, które w chwili obecnej, one nie tracą mocy prawnej. Dopóki nie wejdą w życie nowe deklaracje, to obowiązują druki w dotychczasowej formie. I w związku z tym większość tych deklaracji, które są złożone, będą poprawne i właściwe. Natomiast jeżeli ktoś by złożył błędną, to po prostu złoży korektę deklaracji i, że tak powiem, to wszystko zostanie w ten sposób uwzględnione w trybie natychmiastowym.
ale z tego, co już wiem na podstawie tych składanych deklaracji, to nie stwarza jakby wielkich problemów, bo na stronach to, co idzie przez system komputerowy, one są poprawnie składane, natomiast te osoby, które przychodzą do nas, do firmy czy do innych punktów, dostają jakby tą instrukcję na miejscu i ona z góry jest wypełniana poprawnie, mimo tych wątpliwości, które oczywiście tymi poprawkami będą nowelizowane. Także reasumując, no nie widzę tutaj jakby takich założeń wynikających z zasady. Natomiast rzeczywiście jedynym zagrożeniem jest to, że jeżeli są jakieś grupy, które mają jakby nie najlepsze intencje, no to na to nic nie poradzimy, ale z tym będziemy musieli po prostu walczyć, przeciwdziałać i to będziemy robić i starać się robić skutecznie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa odczuwa potrzebę podjęcia dyskusji? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania poprawek pani Magdaleny Basary. Poprawki numer 3 i 4. Głosujemy poprawkę numer 3. Do druku 1222. Głosujemy poprawkę pani Magdaleny Basary numer 3. Dziękuję. Czy wszyscy Państwo zagłosowali? Już wszyscy Państwo zagłosowaliście. Szanowni Państwo, proszę siedzieć w tej chwili, to szybciutko przeprowadzimy głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 24, nie brało udziału w głosowaniu 8 osób. Poprawka została przyjęta. Głosujemy poprawkę numer 4 pani Magdaleny Basary. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 28 osób nie brało udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Szanowni Państwo, głosujemy druk 1222 z przyjętymi poprawkami pani Magdaleny Basary. Uprzejmie proszę o głosowanie. Jeszcze pan radny Hawranek zmierza. Już wszyscy Państwo, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 25, przeciw 0, 1 osoba się wstrzymała od głosowania i 8 osób nie brało udziału w głosowaniu. Dziękuję. Uchwała została podjęta.